Witam Was kochani, jak zwykle Michał z Władek Team. Kolejny odcinek testów, tym razem pakujemy nasze ciężarki i jadę do kolegi Wiesława. Tam z kolegą Wiesławem Kępką żeśmy płynęli na łososie, warto sobie zobaczyć ten filmik. A dzisiaj po prostu weźmiemy te nasze ciężareczki i poddamy je mega crash testom, bo tak jak już mówiłem wcześniej, trzeba sprawdzić, czy farma da radę w tych naszych otoczakach. Często bywa tak, że jeżeli wyciągamy dany ciężarek, to jest jakoś pobijany, farma gdzieś tam spada. No a te ciężarki nie są tanie, więc warto sprawdzić, czy po prostu posłużą nam długo. Jesteśmy w firmie Vapex, która hydralizuje, ciężkie słowo, wapno. No, tak jak widzicie na przewiskach, potężna firma, duży skład, także mamy w czym wybierać. Wybraliśmy otoczaki, które no przeważnie są na tych plażach, gdzieś tam na tym dnie. Wrzucimy te otoczaki do dużej takiej przemysłowej betoniarki, zalejemy wodą po to, żeby no te warunki były jak najbardziej zbliżone do tych warunków, które mamy w morzu. A następnie oczywiście włączymy tą betoniarkę, wrzucimy nasze ciężarki i zobaczymy po prostu, no jak ta farba wytrzyma to obijanie po tych otoczakach, jak one po prostu będą się zachowywać. Zwróćcie uwagę na to, że część ciężarków ma też krętliki. No zobaczymy, czy te krętliki obijając się jakoś tam w tej betoniarce po prostu wytrzymają tą presję. Ja dodam tylko jedno, że no bo zaraz ktoś powie, że no okej, ale w tej betoniarce jednak ten ciężarek przywala też tym krętlikiem. Uwierzcie mi, też przywalają w morzu, bo jak ciągniemy te ciężarki, często mamy te nasze uszka montażowe skrzywione jakoś, także to nie jest tak, że od tej strony, gdzie ciągniemy, że ona nie jest podatna na jakieś uderzenia, także no lecimy z testem. Słuchajcie, no nie wiemy, ile czasu trzeba kręcić te ciężarki w takiej oto wielkiej betoniarce, dlatego na pierwszy rzut puścimy nasz zielony ciężarek, tak jak żeście widzieli na filmie poprzednim, testy, no nie wytrzymą on próby tego ładowania UV, pokręcimy nim, nie wiem, no 15-20 sekund, wyciągniemy i zobaczymy po prostu, jak mocno jest pobijany, no bo bez sensu wrzucić teraz powiedzmy 20 ciężarków, nie, i wszystkie pobijać do zera. Potrzebujemy taki stan, w którym one są pobijane, widać, że już są zmęczone, ale no, żebyśmy mogli porównać parę firm, no jak one się po prostu poobijały, które mocniej, które mniej. Słuchajcie, po 15 sekundach odrzucenia ciężarkowi nie jest nic. Małe ślady wgnieceń są, takie naprawdę bardzo małe, ale najważniejsze co? Farba nie zleciała. Wrzucamy go teraz na powiedzmy 3 minuty. Po 3 minutach zobaczymy, jak to wygląda, także Wiesiu się już przygotowywuje. Nie ma? Jeszcze? Nie, czekaj, czekaj, czekaj! Jest? Jest? Tak, ma. Jest! Ty, nic mu nie jest, jest pobijany, ale nic mu nie jest! No dobra, widzieliście, 3 minuty, wyciągnąłem go, jest pobijany, bym powiedział znacznie. Farba nie odprysnęła, ale ten ciężarek ma taką farbę, jak się tak dotyka, taką gumowaną jakby. Więc myślę, że no taki nie jest miarodajny, ale to już czas, żeby wrzucić wszystkie ciężarki. Wrzucamy teraz wszystkie na 5 minut. 5. I zobaczymy, jak po 5 po prostu się zachowają. Zobaczcie, to są ciężarki, które użyjemy dzisiaj w teście. Nie są to wszystkie ciężarki, które były poprzednio w tym teście odnośnie naświetlania. Z tego względu, że parę ciężarków żeśmy zostawili, żeby no, nie rozwalić im krętlików, które mają wbudowane. Chodzi o to, żebyśmy później sprawdzili wytrzymałość też tych krętlików. No, po próbie takiej crash testowej, no i takich ciężarków, które w zasadzie są nówka sztuka, czy te crash testy, które teraz zrobiliśmy, mocno wpływają na zużycie tych krętlików, także zapowiada się kolejny odcinek bardzo ciekawy.
Mamy firmę Yuki, Tucana Fishing, która dosyć sporo ma tutaj tych ciężarków. Mamy oczywiście tą moją samoróbkę, która, tak jak przypomnę, ona jest malowana bezbarwnym lakierem w sprayu, potem obtaczana w takim proszku fluorescencyjnym z powrotem jeszcze raz lakier i potem znowu obtaczanie, i tak chyba z 2-3 razy. Może dlatego ten ciężarek świecił najmocniej w naszym teście. Mamy też oczywiście ciężarki naszego kolegi Bartka Hempel, za które serdecznie dziękujemy. No i się przekonamy, czy te jego ciężarki dają radę. Tak jak biorę Bartka ciężarek, to on jest też taki gumowany, więc myślę, że zapowiada się rewelacyjny test. Teraz będziemy trochę kopać. Musimy znaleźć trochę tych ciężarków, mieliśmy ich dużo. O. Mam następny, zaraz będziemy je omawiać. O. Po prostu ja je na razie tylko odkopię. O. Coś odkopałem, resztę pokażemy wam za chwilę w studio, żeby bardzo dokładnie się im przyjrzeć. No niemniej jednak te gumowane, one po prostu dały radę, pomimo tego, że są mocno poobijane, te krętliki myślę mega w dupę dostały, no to powiedzmy, że są całe. Musimy odkopać o pozostałości tych, no niestety będziemy musieli to po prostu wykiplować. Zobaczcie, o, no ten tutaj perfidnie nie dał rady. Myślałem, że większość będzie właśnie tak wyglądać, no ale jestem miło zaskoczony, że te ciężarki po prostu wszystkie nie wyglądają tak. Ale lecimy do studia i zobaczymy w studio, dokładnie się im przyjrzymy i zobaczymy, no, czy to miało sens. No i jesteśmy z powrotem w siedzibie naszego klubu Władek Team. Spójrzmy na stół. Na pierwszy rzut wyłania się ten oto ciężarek. Tak jak pamiętacie, jest to ten mój ciężarek, który ja sam obtaczałem bezpośrednio w tym proszku fluorescencyjnym i na przemian po prostu malowałem go bezbarwnym lakierem. Zobaczcie, tylko tutaj troszeczkę może tego lakieru zostało, ale też widać po prostu, jak on obrywał od tej betoniarki czy od tych kamieni. Jest po prostu na całej powierzchni lekko powgniatane i tak mniej więcej no wyglądają moje ciężarki, wszystkie, które ja używałem podczas swoich wypadów, te moje samoróbki. One z czasem w zasadzie wyglądały identycznie. No, czyli moja samoróbka po prostu poległa. Szkoda gadać, wstyd totalny. Natomiast od końca idąc, następnym takim ciężarkiem, który oberwał najmocniej, jest ciężarek Yuki. Zobaczcie, on po prostu, no tutaj gdzie nie gdzie jeszcze mamy tą jego żółtą farbę, ale reszta to jest po prostu farba podkładowa. No tutaj jest ten ciężarek Yuki z tą farbą taką śliską, tak? To jest ta farba śliska, bo mamy też ciężarek Yuki z tą farbą gumowaną. Zupełnie inna sytuacja. Mamy tą farbę gumowaną. Zobaczcie, bardzo fajnie to przetrwał. Mamy też ten krętlik. Będziemy w przyszłym odcinku testować te krętliki. Jak mocno one dostały w dupę? Czy po prostu jeszcze można je używać? Czy on już jest na skraju urwania i lepiej sobie go wyrwać? Zakręcić, zrobić to oczko i po prostu, żeby nie stracić po prostu ciężarka. Czyli no Yuki, tak wygląda ten śliski, ale nic lepiej nie wyglądają ciężarki Tucana Fishing. Sprawdźmy, zobaczcie, no mniej więcej to samo. No tutaj troszeczkę więcej farby jest, ale też widać, że no ta farba podkładówka gdzieś tam nam już wystaje. Tutaj widać perfidnie, że on po prostu no częściej obrywał z tej strony. Ten tutaj tak w miarę równo obrywał. Ten no tak troszeczkę widać czubek, troszeczkę więcej oberwał. No podobno podobny jest ten ciężarek, zobaczcie, też tak samo, zresztą widać o po tym czpieniu, że one obrywały naprawdę, naprawdę solidnie. Jeżeli chodzi o takie ciężarki, które nie są pokryte farbą fluorescencyjną, tutaj mamy przykład takiego ciężarka, który jest też pokryty, powiedzmy, że zwykłą farbą, nie fluorescencyjną, nawet nie ma podkładówki i zobaczcie, no bardzo fajnie ona tutaj schodzi. Widać też, zobaczcie, jak on mocno obrywał. Widać takie wgniecenia od tych kamieni i od samej betoniarki, takie płaskie jakieś wgniecenia, ale no powiedzmy, że wszystko jest miarodajne, tak? Bo one mniej więcej, jak my wyciągamy je z tej wody, no to mniej więcej takie same obrażenia mają. No tutaj mamy też ten krętlik wbudowany, będziemy go testować w przyszłym odcinku. Przykro mi to mówić, ale mój ciężarek otrzymał w tym teście 0 punktów, aż mi trochę go szkoda.
Natomiast ciężarki Bartka Hempel naprawdę zdały ten egzamin na piątkę z plusem. Wystarczy tylko poprawić te oczka. No i dalej możemy po prostu wędkować. Rewelacja, słuchajcie. Aczkolwiek ciężarek Bartka, który jest dwukolorowy, no tutaj Bartek musi troszeczkę popracować, ponieważ, no tak jak widzicie, no ten drugi kolor schodzi. Schodzi i to dosyć tak... Tak bym powiedział, no chyba łatwo, wiecie, no bo jak ten ciężarek się tam poobijał, no to podejrzewam, że ten kolor dosyć szybko zleciał, bo no ta skorupka nie jest jakoś mocno naruszona przez te kamienie, tak jak widzimy w innych ciężarkach, że ona taka jest troszeczkę taka powgniatana, to ona po prostu w zasadzie jest idealna, no i myślę, że dosyć szybko odpadła. Ale słuchajcie, to jest mały szczegół, także Bartek, coś trzeba zmatowić tutaj przed nałożeniem tego drugiego koloru i naprawdę twoje ciężarki są porównywalne z Yuki, z Tucana Fishing, czyli z najlepszymi firmami, które produkują tego typu sprzęt. Tak wyglądają krętliki, które oberwały w tym dzisiejszym teście. Będziemy je testować w kolejnym odcinku, czy mocno no, nadwyrężyliśmy je, czy taki ciężarek, który parę razy tam jakimś otoczakiem dostał, bo widzimy, że no jest zgięty, czy on po prostu jeszcze da radę. No, to jest w następnym odcinku, ale trzeba też pochwalić Tucana Fishing, ten ciężarek, który mi się bardzo podobał, który no, bardzo fajnie świecił w naszym teście. On po prostu wygląda jak nówka, troszeczkę mu się może te napisy pościerały, ale wygląda rewelacyjnie. Ja osobiście preferuję te ciężarki bez krętlików, bo sobie tutaj jak chcę, to sobie swój krętlik zakładam, no ale rewelacyjnie, rewelacyjnie, naprawdę nie ma się co w tych ciężarkach zepsuć i tak jak widzimy na przykładzie tego ciężarka, super sprawa. Także zapraszamy do kolejnego odcinka, gdzie będziemy badać te nasze krętliki, agrafki, ich wytrzymałość na rozciąganie, na zerwanie. Zbudujemy specjalną maszynę do testów, także zapowiada się bardzo ciekawie. Trzymajcie się, cześć! Aha.